akcjach szybciej niż uważasz. I mimo że na chwilę nerwowe mnie narażasz, to szeroko i głęboko w dupie ciebie ma. Jak ci się ułoży życie, o to wcale nie dbam. Tak to właśnie ty, niby wielka kurwa dama. W swoim łóżku non stop innego gościsz gecha. Nogi na oścież i robisz to co umiesz. Każdego z nich kochasz, wszystkich okłamujesz. To cała właśnie ona i nigdy się nie zmieni. Przygodny ostry seks to jest to co sobie ceni. To cała właśnie ona i na żywcach z ludzi. Mam nadzieję, że w końcu ocknie się i obudzi. To cała właśnie ona i nigdy się nie zmieni. Przygodny ostry seks to jest to co sobie ceni. To cała właśnie ona i na żywcach z ludzi. Mam nadzieję, że w końcu ocknie się i obudzi. Pozory tylko stwarzasz, że niby taka biedna. Lecz do erotycznych zabaw zawsze jesteś jedna. Oczy twoje niepozorne jak kotek kici kici. A naprawdę w życiu twoim tylko hajs się liczy. Uważaj, bo nastanie chwila, kiedy się przeliczysz. Won od mojej kapsy i wyjdź ukrytego hajsu. Nie zawracaj mojej głowy i cennego czasu. W swoich poczynaniach prędko radzę zbastuj. To cała właśnie ona i nigdy się nie zmieni. Przygodny ostry seks to jest to co sobie ceni. To cała właśnie ona i na żywcach z ludzi. Mam nadzieję, że w końcu ocknie się i obudzi. To cała właśnie ona i nigdy się nie zmieni. Przygodny ostry seks to jest to co sobie ceni. To cała właśnie ona i na żywcach z ludzi. Mam nadzieję, że w końcu ocknie się i obudzi. O tobie cała prawda jest zawarta w tym utworze. Takich kobiet jak ty nienawidzę i nie znoszę. Za plecami je bierz na mój temat floty. A ja ci powiem, weź się w końcu lepiej do roboty. Niczym pasożyt żerujesz tu na innych. Na swoje błędy odpowiadaj, a nie szukaj winy. Jak widać nie byliśmy przeznaczeni sobie. Krótki kawałek dedykowany właśnie tobie. To cała właśnie ona i nigdy się nie zmieni. Przygodny ostry seks to jest to co sobie ceni. To cała właśnie ona i na żywcach z ludzi. Mam nadzieję, że w końcu ocknie się i obudzi. To cała właśnie ona i nigdy się nie zmieni. Przygodny ostry seks to jest to co sobie ceni. To cała właśnie ona i na żywcach z ludzi. Mam nadzieję, że w końcu ocknie się i obudzi.